Witaj mości gospodarzu, Podlasie zielona Dąbrowa, hej! Witaj mości gospodyni, Podlasie zielona Dąbrowa, hej! Konopielkę niewielką w radość swej dzień, Podlasie zielona Dąbrowa, hej! Wysłuchajcie wisojem zmartwychwstaniem, niech wam zdrowie i los sprzyja, Podlasie zielona Dąbrowa, hej! Rozmawiam dzisiaj z panią Agnieszką Skarżyńską z Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej w Polsce. Zbliża się Wielkanoc, więc z panią Agnieszką porozmawiamy o Wielkanocy, o obrzędach Wielkanocy, ale nie tylko. Dzień dobry, pani Agnieszko. Witam serdecznie, dzień dobry. No właśnie, tak jak już wspomniałam, porozmawiamy o tych obrzędach wielkanocnych, ale tutaj przed chwileczką nasi widzowie mieli okazję posłuchać fragmentu teledysku, który niedawno się ukazał. Zatytułowany jest Podlaska Konopielka. Gdyby pani mogła kilka słów powiedzieć na temat tego teledysku, z jakiej okazji on powstał, co w nim możemy zobaczyć? Jeszcze tylko przepraszam, przerwę, bo chciałam dodać, że pani Agnieszka jest scenarzystką, reżyserką teledysku i zajęła się też muzyką i słowami do niego. Tak, utwór po prostu napisany w trakcie pobytu w pracy, bo gdy się wędruje po naszym skansenie, wszystkie te uroki budzą wyobraźnię i twórczość. W związku z tym, że powstał pomysł w głowie, natychmiast zaczęłam działać. Kolejny, myślę, że trafiony pomysł to zaproszenie do realizacji teledysku, nagrań również studyjnych, dyrektorów podlaskich domów kultury, placówek kulturalnych. Oczywiście wszystkich nie zdołałam, ale niektórych tak i udało się namówić. Tym bardziej się cieszę, że teledysk powstał, iż w tym wspaniałym przedsięwzięciu, radosnym bardzo, wzięli udział również wicemarszałek województwa podlaskiego Stanisław Derechajło i Katarzyna Korycka, pani dyrektor Biura Departamentu Dziedzictwa Narodowego. No, powiem szczerze, że zabawa była przednia, ale efekt liczy się bardzo. Co jest zawarte w konopielce? Zgodnie z tradycją musi zawierać taki utwór część świątecznych życzeń i zalotów, czyli utwór życzeniowo-zalotny, śpiewany na Podlasiu w okolicy Knyszyna w powiecie monieckim. Bardzo długo utrzymywał się ten zwyczaj, nawet sięgał innych rejonów, nawet pogranicze z Białorusią czy Litwą, przejęło troszeczkę tego śpiewania konopielki. To jest zwyczaj kolędowania z takimi pieśniami. W wielkanocną niedzielę po południu tak zwane kompanie męskie zbierały się, liczne naprawdę, bo przeważnie kilkunastu mężczyzn chodziło kolędując, śpiewając takie pieśni od domu do domu. Każda z takich męskich kompanii miała swojego zaśpiewajło, czyli takiego głównego dowodzącego, który składał życzenia, znając dobrze gospodarzy przeważnie. Życzenia wplecione właśnie w treść piosenki, opatrzone zalotami, opatrzone podziwem też wiosny, nie tylko zmartwychwstania Chrystusa, ale i rodzącej się przyrody. I to budziło radość, wszyscy oczekiwali, szczególnie panny. Szczególnie panny, bo te kompanie męskie, nie ukrywajmy, najchętniej zaglądały ze śpiewem pod okna takich domów, gdzie urodziwe panny na wydaniu zamieszkiwały. I nawiązałam w tej piosence, w tej pieśni, przepraszam, do właśnie tradycyjnych treści. To znaczy zawiera ona i część zalotów, i część życzeniowo-wielkanocnych, obrzędowych takich treści i odrobinę tej wiosny, tego rodzącego się do życia całego wokół otaczającego nas światu. Bardzo dziękuję, że wyjaśniła pani to słowo konopielka, ponieważ ja muszę przyznać, że musiałam sobie zajrzeć gdzieś tam do internetu i poczytać, co to jest konopielka, bo nie wiedziałam wcześniej, więc wielu z naszych widzów i słuchaczy też wzbogaciło swoje słownictwo. Także konopielka to jest jeden z ważniejszych zwyczajów Wielkanocy, panujący tylko na Podlasiu?
Niektóre regiony próbowały to jeszcze jakkolwiek wdrożyć wiele lat temu, jednak tak. To jest typowo podlaski zwyczaj. No i mamy nadzieję, przetrwa między innymi dzięki Podlaskiemu Muzeum Kultury Ludowej. Pani Agnieszko, a przejdźmy teraz do innych zwyczajów Wielkiej Nocy, które są obchodzone na Podlasiu. Co to jest? Domyślam się, że w skład wchodzi malowanie pisanek, święcenie koszyczków. Co jeszcze, o czym by Pani chciała opowiedzieć? Dziś mamy Wielki Czwartek, rozpoczęło się Tryduum Paschalne. Jeżeli mówimy o obrzędowości chrześcijańskiej, pewnie sporo nas o tym wie, sporo z nas wie o wielu takich obrzędach, ale sprzed chrześcijaństwa pochodzą też takie, które na Podlasiu, no przynajmniej w naszym muzeum hołubimy. I jest to, dajmy na to Wielki Czwartek, tak jak dziś, nie tylko pisanie pisanek, zresztą pisanie pisanek trwało już przynajmniej od połowy Wielkiego Postu, żeby się panny uporały i rozdały wszystkim swoim zalotnikom. Musiały dużo, dużo wcześniej je popisać. Natomiast w Wielki Czwartek robiono też pająki tak zwane, czyli ozdoby wieszane upowały w chatach z elementów takich jak słoma, ziarna, pestki, bibuła. Robiono cudowne, cudowne takie... Dziś przypominające być może bogate żyrandole wieszane w wielkich domach, natomiast to były takie ręcznie robione przepiękne pająki, ozdoby wielkanocne, a choć nie tylko, bo na Boże Narodzenie też i przy innych większych okazjach w ciągu roku. W Wielki Czwartek robiono też firanki takie papierowe, czyli wycinanki. Wycinanki wieszano na oknach, właśnie już na wysprzątaną chatę, takim kończącym, wieńczącym elementem na oknie zawisła wówczas wycinanka imitująca dzisiejsze przepiękne firanki. Ciekawostką jest również, że w Wielki Czwartek Podlasianie tłumnie przed wschodem słońca biegli do strumyka, rzeki, jeziora czy do studni, to zależy jaki zbiornik był najbliżej, by się w tej wodzie obmyć z samego rana, co wróżyło powodzeniem na cały rok, co wróżyło plony wysokie, jeśli chodzi o gospodarzy, dobre zamąż pójść, jeśli chodzi o panny. Panny obmywały w tej wodzie, nawet jeżeli było bardzo zimno, tak? To zależy oczywiście od pogody, wchodzono w całości do wody, bądź tylko obmywano niektóre części ciała, ręce, nogi, twarz. Panny obmywały, by uroda ich nie opuściła. Do tego szły stawały pod wierzbami płaczącymi i tak jak długie gałęzie tej wierzby pięknie się rozwijają na wiosnę, tak one czesały pod wierzbami w Wielki Czwartek swoje włosy, by były bujne, piękne i błyszczące, co jest ciekawostką i warto byłoby gdzieś się w pewnym obrzędzie powtórzyć takie i pokazać światu, jak się to odbywało. I to się działo niezależnie od pogody, rozumiem. Tak. Jeśli chodzi o Wielki Piątek, na Podlasiu, poza ubieraniem grobu pańskiego i tego wszystkiego, co się w kościele w Wielki Piątek dzieje, złożenie do grobu Pana Jezusa, to przy tym grobie, nie wiem, czy w innych regionach tak bywało, ale od tego momentu zakończenia nabożeństwa do momentu mszy wielkanocnej pierwszej, czyli przez prawie dwie doby, straż pełniły młodzieżowe takie drużyny, składające się oczywiście z panów, z chłopaków. Byli to strażacy, harcerze, ale nie tylko. Na wsiach, w takich kościółkach pełniły straże przez cały ten czas właśnie drużyny takie chłopięce, męskie. Ja pochodzę z Lubelszczyzny i tam również jest ten zwyczaj, także jak najbardziej on jest znany. Świetnie. Jeśli chodzi o Wielką Sobotę, na Podlasiu po poświęceniu święconki, czyli tego koszyczka, który zawierał, uwaga, no wiadomo, jajko, symbol odnowy życia, odrodzenia, zmartwychwstania, kiełbasę czy inną wędlinę, ciasto, jakieś tam coś słodszego też musiało się znaleźć, ale też na Podlasiu do koszyczka wkładano ziemniaka.
ziemniak, który poświęcony później jako pierwszy był zasadzany w polu, żeby plon obrodził, żeby ziemniaczki nam dobrze rosły i zdrowo. To muszę przyznać, że tego zwyczaju nie znałam. No to cieszę się, że mogłam się podzielić. Jeśli chodzi o tą święconkę, wracano do domu, stawiano ją i czekano na śniadanie wielkanocne, rzecz jasna nie ruszano tego. Natomiast przez całą pozostałą sobotę, przez cały czas soboty pozostały, robiono huśtawki, nie tylko dla dzieci. Towarzystwo całe na wsiach huśtało się wtedy na tych huśtawkach, bo wszystkie generalnie już i potrawy, i domostwo było przygotowane na święta. To był taki czas dla rodziny, na zabawę również. Z dziećmi rodzice poświęcali więcej czasu w Wielką Sobotę i wiadomo, że święta Wielkiej Nocy też, bo bawiono się na Wielkanoc jajkami w taczanki, czyli staczano na zawody takie się wyścigi staczaniem jajek, które dalej poleci, jest toczone, te wygrywa, czy też wybitki, czyli wybijamy skorupkę o skorupkę, ta, która jest w całości, wygrywa. Ciekawostką jest to, że ten, który wszystkie konkursy powygrywał, nazbierał te wszystkie wybite przez siebie i pokonane jajka, no i przeważnie je zjadał. Czasami chyba musiał mieć dużo do zjedzenia, dawał radę? Różnie, różnie, ale dla zachowania zdrowia mam nadzieję, że nie. Jeśli chodzi o niedzielę wielkanocną, spędzano ten czas razem. No i tak jak mówiłam wcześniej, popołudnie to już jest czas oczekiwania na te kompanie męskie chodzące z konopielką. Kompania, która pięknie zaśpiewała, ładnie życzenia złożyła, otrzymywała prezent w koszyczku przeróżnej postaci spożywcze jakieś właśnie, czy mięsko, czy wędlina i do tego jakieś ciasto. Do tego nieraz coś mocniejszego we flaszeczce, a panowie, którzy najwięcej nazbierali we wtorek, po lanym poniedziałku, całe te swoje łupy chcieli podzielić pomiędzy siebie, rzecz jasna, i zaproszone panny na zabawę taneczną. Czyli te panny, które ich obdarowywały, w nagrodę przychodziły na zabawę taneczną i wspólnie robiono taki przedłużenie jakby świąt, tak, bo to już był wtorek. Jeśli chodzi o lany poniedziałek, z rana kończyły się, dopiero z rana kończyły się takie wycieczki kolędnicze z konopielką, ale za to rozpoczynał się lany poniedziałek, czyli panna, która została najmocniej oblana wodą, cieszyła się z tego najbardziej, ponieważ to świadczyło o największych względach wobec niej i mało tego, zbierały się dziewczęta gromadnie po to, żeby przynajmniej przy tej najpiękniejszej każda inna też odrobinę została zmoczona. Żeby chociaż ta kropelka na nią spadła. Tak jest. To jest wesoło i ciekawie w okresie świąt wielkanocnych. Pani Agnieszko, jeszcze tak kilka słów na temat Muzeum Kultury Ludowej na Podlasiu, w którym pani pracuje. Czym się zajmuje? Oczywiście zajmujemy się zbiorami etnograficznymi z całego Podlasia. Mamy ponad 50 obiektów, w których są wystawy stałe, wystawy czasowe. Trudno mi, aż łezka się wokół kręci, ponieważ wszystkie te lockdownowe sytuacje nie pozwalają na co dzień przybywać, teraz szczególnie właśnie w okresie przedświątecznym. Ale naprawdę zapraszam. Mam nadzieję, że nawet w Chicago są tacy, którzy wybierają się, i to mam nadzieję tłumnie, do Polski. No więc na Podlasie, do Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej. Naprawdę przeogromne zbiory z przełomu XVIII i XIX wieku również, no już o XX nie wspomnę, mamy co pokazać. Mało tego, my naprawdę staramy się podtrzymywać tradycje i obrzędowość naszego regionu. Więc nie tylko muzealia, ale i działania edukacyjne, działania folklorystyczne, warsztaty przeróżnego rodzaju. Także zachęcam i zapraszam, przyjeżdżajcie. My również zapraszamy. Pani Agnieszko, cóż, pozostaje mi życzyć Pani zdrowych i pogodnych świąt wielkanocnych. Tutaj od naszej redakcji, od całego zespołu Telewizji Polvision i Polskiego Radia 1030 Chicago, jak również i od Polonii. Serdecznie dziękuję. Jeśli chodzi o mnie, naprawdę życzyłabym Państwu, byście mieli otwarte drogi powietrzne i tu przyjeżdżali, wracali do siebie bądź zostali u nas, wszystkim. I słuchaczom Radia Chicago, i
widzom naszego Paul Vision w Chicago gorąco, gorąco życzę, by te święta były rodzinne, prawdziwe i choć odrobinę z tradycją polską. Gorąco dziękuję. Miejmy nadzieję, że to już wkrótce nastąpi. Pani Agnieszko, dziękuję Pani bardzo za rozmowę. Moim gościem była Pani Agnieszka Skarżyńska z Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję pięknie.